Witam Was bardzo serdecznie. My właśnie jemy śniadanko, zrobiłam twarożek i będziemy wcinać kanapeczki. I nie wiem, czy zje kanapkę, czy sam twarożek, zobaczymy, jak będzie miał ochotę. Więc zapraszam Was na dzień z nami. My już, kochani, jesteśmy po śniadanku. Mówiłam Wam chyba, co zrobiłam, tak? Twarożek na kanapki, zjedliśmy właśnie z Ignasiem. Jednak zjadł z kanapką, więc super, mega, mega się cieszę, bo był taki okres, że po prostu nie chciał jeść kanapek, wypluwał, odsuwał się i tylko było mleko albo parówka na śniadanie i jajko. No a teraz je kanapeczki, więc jestem mega szczęśliwa. Ja wypiłam sobie herbatkę, tą moją ulubioną, co Wam kilka razy o niej wspominałam, tą zieloną. Na zdroweczko, kochanie! I tak, i oglądałam sobie troszeczkę live'a Siarki, którą serdecznie pozdrawiam. I teraz co będziemy robić? Nie wiem, może spiszę sobie na kartkę wszystkie pozdrowienia, jakie napisaliście w komentarzach, żeby żadnego nie pominąć. I pod koniec vloga będą te pozdrowienia, więc jeżeli ktoś tam nie chciał być pozdrowiony, nie interesuje go to, to po prostu wyłączy filmik przed pozdrowieniami i tyle, a ci, co mieli być pozdrowieni, obejrzą do końca. Powiem, że nie każdego interesuje dwie minuty pozdrowień po prostu dla kogoś. Więc tak, pod koniec filmiku czekają na Was pozdrowienia. Kto tutaj tak rozrabia? Przyciszymy, bo tu muzyka gra głośno. O, gdzie idziesz? O, mama nie wyniosła talerza. Zaraz to zrobimy. O, masz pilocik? Pilocika też nie wolno. Czy ty musisz zawsze sobie znajdować takie zabawki, których nie można? Co? A tam jak widzicie, koło telewizora pali się wosk i przepięknie pachnie w całym domu. Pranie sobie poskładałam, były tam Ignasia rzeczy i Dawida. Muszę jeszcze iść na górę, bo kolejne pranie już się wyprało i trzeba powiesić. Nie lubię, kurczę, jak jest naprawdę już jest tak chłodno, to rzeczy schną naprawdę długo i no nie fajnie, ale myślę też o zakupie, myślimy, ale nie wiem, kiedy nam się to uda. Suszarki do ubrań, bo jednak z dwójką maluchów to będzie masakra, wiecie, jak te ciuszki trzeba prać dzieci, no każde codziennie trzeba jakieś pranie wstawiać, albo nawet dwa. Bo dzieci się strasznie brudzą, więc a z dwójką to dopiero będzie dwójka plus my jeszcze, no... Więc może za jakiś czas zainwestujemy w suszarkę do ubrań, ale kiedy to będzie, to nie mam pojęcia. Słuchajcie, z racji tego, że ja nie robię tego tydzień po tygodniu, przestałam to robić, ponieważ mnie nic nie zmieniało, to stwierdziłam, że Wam powiem kilka słów teraz o moim... Dobra, za chwilę Wam powiem, tylko coś wyniosę. Okej, już jestem. Więc stwierdziłam, że powiem po prostu kilka słów o tym tygodniu, w którym teraz jestem, czyli tygodniu 37. I tak, z aplikacji Wam też kawałek coś przeczytam. Dziecko ma 37 tygodni, a tak naprawdę to u mnie jest 36,4, czyli jeszcze niepełne 37, dopiero idzie. Mierzy około 47 cm i waży 3 kg. No ja byłam na wizycie ostatnio 2 listopada i dziecko moje ważyło 3300, więc... No czekajcie, ktoś do mnie dzwoni, muszę się rozłączyć. Okej, już jestem. 3300 ważyło, więc troszeczkę więcej, jak możecie zauważyć, niż jest książkowo. No ale ja się z tego... Ignusiu, uważaj. Ale się tego spodziewałam, że będzie większy. I tak, co nam tutaj mówi aplikacja, co się dzieje z dzieckiem. W 37 tygodniu ciąży rozwój dziecka jest bardzo indywidualny. Niektóre maluszki są już w pełni gotowe do przyjścia na świat, inne potrzebują jeszcze 2-3 tygodni, aby dojrzeć. Więc wydaje mi się, że większość tych maluszków, które są malutkie, chudziutkie, które ważą ledwo ponad 2 albo ledwo co 3 kg, tak mi się wydaje. Co to jest? Tu. Mężek, który był na ciele, praktycznie już zanikł. Zwinęłam sobie. Dziecko jest właściwie gotowe do życia po drugiej stronie brzuszka. W zasadzie mogłoby się urodzić, ale pozostając w brzuchu mamy zyskuje przeciwciała mamy i dzięki temu staje się bardziej odporne na choroby. Więc tak, ogólnie jak ja się czuję? Ja tak jak Wam mówiłam we vlogach, no raz jest lepiej, raz jest gorzej. Dzisiaj mam jakiś taki napływ energii, nie wiem dlaczego, ale no bardzo się z tego cieszę, więc może sobie coś porobię w domu. Zobaczymy, moje wyniki są takie, no pozostawiają troszeczkę do życzenia, ale nie będę nic tutaj mówiła, zobaczymy co Pani doktor powie. Kazała mi właśnie czekać do wizyty, żeby mi wszystko wyjaśnić, więc trzymajcie kciuki, żeby było ok, nie będę się tutaj rozdrabniać, o co chodzi. Ale tak, no już za 2-3 tygodnie, za półtorej,
No coś takiego, no za 2-3 tygodnie, dobra. Dziecko już będzie z nami, więc mega, mega się cieszę. Powiem wam, że rozstępów mam po tej ciąży dużo więcej i dużo bardziej widocznych. Ale to dlatego też, ponieważ rok po roku, wiecie jak to jest, ważyłam 50 kg przed pierwszą ciążą, przytyłam nagle, ile wtedy, 15 kg w tamtej ciąży, schudłam, kilka miesięcy odczekałam, znów zaszłam w ciążę i znów zaczęłam tyć, wiecie o co chodzi, więc dlatego no, rozstępy są bardziej widoczne, no ale nic nie poradzimy, może się jakoś ich później pozbędę, będę próbować, no ponieważ jestem młoda i chciałabym mieć jeszcze ładne ciało, wiadomo. Ignaś już jest przebrany, ponieważ mieliśmy małą niespodziankę. Tak, Ignaś? Nie zapięłam mu koszulki, bo przecież już tak się śpieszył chłopak, że ledwo co można było zrobić, ledwo go ubrać. O, 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 kto takie tańce tu wyprawia? Misiu? Halo, pójdziesz spać za chwileczkę? No, bo sobie zrobisz coś z tą łyżeczką. No. I co? Telefon wszedł po telefon. Oj, 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 oj. Cześć, jestem małpka. Małpka. Pobawimy się małpką? Ostatnio zaczęła trzeszczeć troszeczkę. Cześć. Cześć. Witamy wszystkich widzów. No, gdzie ją położyłeś? Daj buziaczka, Ignaś. No i zostawił mi małpę, żeby mnie przedrzeźniała. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy trzeci dzień. Chyba mam mało materiału, zaraz przejrzę, zobaczę co ja tam w ogóle mówiłam. A jak będzie wystarczająco, to po prostu nagram dzisiaj tylko pozdrowienia. Widzicie, mam Ignasia łyżeczkę. Więc dobra, dopijam kawkę i będę was pozdrawiać. Pokaż, gdzie mamusia ma Dzidzi? Pokaż, gdzie jest Dzidzi? Widzicie, muszę tutaj siedzieć, bo inaczej jest awantura. On mnie nie słucha w ogóle. Co za dziecko, normalnie. Kochani, właśnie Basia mówiła, że Aruś zbiera paprochy z podłogi i dzisiaj jak oglądam vloga Mamusiowe Love Vlog, to tak samo mówiła, że jej Zosia zbiera paprochy i oddaje. A wiecie co ja zauważyłam, że mój robi? Po prostu zjada. Wkłada do buzi, przyłapałam go przed chwileczką tutaj na leżałko niteczki od jakiegoś odciucha czy od jego rajtuzek. Patrzą do buzi go bierze, no, więc widzicie, wasze sprzątają, a mój chce zjadać. Co ty masz za brykę, koleżko? Co ty masz za brykę? Pokaż jak trąbisz, pokaż wszystkim jak trąbisz. Gdzie zgubiłeś tą pokrywkę? Tit, tit, tit. Pokaż jak trąbisz. Ślicznie. Teraz ja? No dobra. Teraz ja. Kochani, ledwo co mi się brzuch mieści, ale jest super. A on mnie chce ciągnąć. Nie, kochani, mamunia troszeczkę przytyła ostatnio, wiesz? Nie da rady. Kochani, jak możecie słyszeć, Ignaś tam marudzi w tle. Kochani, dzisiaj na obiad mamy kluski, jakie? Leniwe. I taki łatwy przepis mama mi dała, że kostka sera, 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru i jest pycha. Ale nam brakuje jednej kostki, bo zobaczcie, no wyszło tak jakby na jedną osobę, albo na jedną, na Dawida i na Ignasia. Dobra, mimo tego teraz nagram te pozdrowienia, a później po prostu wstawię je na koniec, jakby dzisiaj coś jeszcze u nas wydarzyło. Wchodzę w ostatni filmik, z ostatniego filmiku będą pozdrowienia. Okej, mam nadzieję, że tym razem nikogo nie przegapię. Ostatnio przegapiłam jedną z dziewczyn.
za co bardzo przepraszam, ale w tym ją oczywiście pozdrowię. Więc sorry, ale ja też jestem tylko człowiekiem, też mogę przegapić. Okej, mamy pierwszą widzkę. Serdecznie chciałabym pozdrowić Amelkę Sendyk S. Pozdrawiam cię, kochana. Wysyłam buziaczki. Serdecznie również pozdrawiam Magdalenę Stechurę. Kochana, ja cię kojarzę i z Instagrama, i widzę, że komentujesz. Kochana, dziękuję ci bardzo, że jesteś. Wysyłam ci buziaczki. I oczywiście twojej córeczce również. Również pozdrawiam Julię Kowalską. Buziaki. Okej, i mamy kolejną widzkę. Mam nadzieję, że dobrze przeczytam, bo wiecie, jak to jest z tymi nickami. Ja na przykład nazywam się na kanale Dacolka, bo to jest od mojego nazwiska, a dużo osób czyta na przykład Dakolka, bo myśli, że to jest przez, że cy jako ky czytamy. Więc przepraszam, jakbym się pomyliła, ale chyba nami ever. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Buziaczki. Okej, i mamy widzkę, którą właśnie ostatnio pominęłam bardzo niechcący, więc przepraszam cię jeszcze raz, kochana, no ale tak jak mówię, każdy jest człowiekiem i może się zdarzyć, więc chciałam pozdrowić Wiktorię Koprowską. Buziaczki. Wydaje mi się, że już pozdrawiałam chyba w pierwszym jakby pozdrowienia, ale jeszcze raz pozdrowię Żelkę Blok. Buziaczki. Serdecznie pozdrawiam Olgę Herczyk. Buziaczki. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ola Ola 24. Buźka. Również serdecznie pozdrawiam Deklautkę. Buźka. Okej, chciałabym jeszcze pozdrowić Katarzynę Magiera. Pozdrawiam cię serdecznie, kochana. Okej, to by były wszystkie pozdrowienia. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Na razie kończymy z tymi pozdrowieniami. Może za jakiś czas znów zrobię takie w odcinku. I tyle. Więc na razie to by był koniec. Ale dam wam znać w którymś vlogu, jak jeszcze raz pojawią się takie pozdrowienia w filmiku. Hej, hej, wczoraj z wami się nie pożegnałam, więc przychodzę dzisiaj. Chciałam wam bardzo podziękować za oglądanie tego daily vloga. Jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do zrobienia tego. Buziaki!